Witam serdecznie. Tu Adam Jurkiewicz, firma Abix. Chciałbym przetestować dzisiaj program i plan lekcji. Układanie planu zajęć online firmy Progman. Otóż dowiedziałem się, że jest to nowy produkt, który podobno, według tego co możemy zobaczyć na stronie producenta, do korzystania z programu wystarczy komputer z dostępem do internetu i zainstalowaną jedną z niżej wymienionych przeglądarką internetową. A zatem, ja dysponuję systemem operacyjnym Szkolny Remix Uczniowski w wersji desktop. To oczywiście Ubuntu z środowiskiem graficznym XFCE. A więc, jeśli jeszcze ktoś nie wie, to Linux. Oczywiście dysponuję przeglądarką internetową, jest to Firefox. W moim przypadku pokażę pomoc o programie Firefox. To jest Firefox w wersji 24, a więc całkiem nowy. Oczywiście do tego dysponuję kilkoma dodatkami różnymi. Generalnie rzecz biorąc wszystko mi działa. No, ale chcę zobaczyć i plan lekcji. Zatem, cóż mogę tu przeczytać? Cóż mi tu wystarczy? Internet Explorer nie posiadam. Firefox w wersji co najmniej 6 lub nowszej posiadam. Opera nie posiadam, Chrome nie posiadam. Zatem spełniam warunki. Mam jedną z wyżej wymienionych przeglądarek. Niestety, dalej, małymi literkami jest jeszcze dopisane. W celu poprawnego działania wymagane jest włączenie języka skryptowego JavaScript, cookies, ok, to posiadam, oraz zainstalowanie środowiska Microsoft Silverlight. I tutaj leży pies pogrzebany. Otóż, moi drodzy, muszę zainstalować sobie również Microsoft Silverlight. Ja teraz specjalnie pokażę, otworzę to w nowej karcie, abyście mogli zobaczyć, co się dzieje. Otóż jestem przekierowany do strony Microsoftu, gdzie mogę sobie spróbować pobrać to oprogramowanie. Kliknąłem na to. Cóż, dostaję tylko plik HTML, który mogę spróbować otworzyć sobie w LibreOffice i zaraz zobaczymy, co tam będzie. Bo to jest ciekawe. No otóż nie ma tu nic. No dobrze, ale ja się nie przejmuję. Ankietę może niekoniecznie. Mogę kliknąć tutaj. Znowu 112 bajtów i nic więcej. Instrukcje instalacji. Tutaj po angielsku. Alternatywnie mogę dostać się tu. No dobrze, spróbujemy zatem tutaj. OK, no ale tej strony nie ma. No cóż, niestety nie mogę tego zrobić. Nie mogę tego zainstalować. Ja powiem Państwu, o co chodzi. Otóż Microsoft Silverlight jest dostępny tylko i wyłącznie na systemach Microsoft Windows i ewentualnie czasami na Mac OS, przy czym tam nie zawsze dobrze działa. Zatem tego programu nie uruchomię na systemie Linux. Nie dajcie się zwieść. To, że wypisują, że tutaj jest tylko przeglądarka potrzebna, to nie wszystko. Nie zawsze przeglądarka wystarczy. Przykładem pokażę. Przykładem niech będzie strona Telewizji Polskiej, gdzie mogę się dowiedzieć, że do poprawnego odtwarzania niezbędna jest wtyczka Silverlight. I jeśli spróbuję ją zainstalować, to niestety nic się nie wydarzy. Ona się nie zainstaluje. To zresztą jest dosyć mocno znany problem, jeśli ktokolwiek z Was będzie szukał części pod tytułem Silverlight Linux, to dowiecie się, że to nie jest takie proste. Na przykład odtwarzanie różnych programów, które wymagają Silverlighta. Tutaj pokażę tylko na krótko, że problemem jest Silverlight, pomagają inne aplikacje. Można go uruchomić bezpośrednio na Androidzie, iOS, na Windowsie. Na Ubuntu Silverlight praktycznie nie działa. I to jest najważniejsza rzecz. To oprogramowanie, które
podaje Progman, że może działać wszędzie. Nie działa wszędzie. Działa tylko z Windowsem. Pamiętajcie o tym. Dziękuję serdecznie.